Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Przygody w dżungli. No i co? Nasz czas zaraz dobiega końca, a my musimy iść do dżungli, tak? Chyba tak to było, że szliśmy do dżungli. Jeszcze mamy, czy dopiero z niej wyszliśmy? Nie, chyba idziemy. Więc, moja droga, wypełniaj raporty. Poczekaj, bo ja bym chciała zobaczyć, ile ty masz tego urlopu jeszcze. Ile ci go zostało? To chyba nie jest napisane nigdzie, ile zostało naszego urlopu. No, możesz to obejrzeć, ale możesz to przekopać od razu. A co? Kop trochę. Na wakacjach. No właśnie, na wakacjach. A jakieś to coś tego, jakieś dni wolne ile? No nie. No trudno. Wydawało mi się, że gdzieś to zawsze było napisane, ale... Nie pamiętam. Co to jest? Dobry spacer. Tak, spacerowaliśmy z psiaczkiem. W sumie to my w dżungli byliśmy. 8000, tak, za tamten posążek, więc chyba jest czas do domu. Ty chyba wyszłaś, co? Wyszłaś z tej dżungli. Dobra, przekop to jeszcze, a my musimy się zająć tymi. Tak, jest czas do domu. Dzisiaj środa. Wracamy do domu i w domu będziemy się zajmować... Zrobimy sobie stoisko archeologiczne w domu. O, to jest taka myśl nawet. Że wzięlibyśmy sobie, zbudowali stanowisko archeologiczne w domku i wtedy... W dżungli nazbierali artefaktów, a w domu je po prostu identyfikowali, weryfikowali, jakkolwiek to się na nie nazywa. O, to jest pomysł, myślę. Wiesz co, tą cebulę i te ziemniaki, to ty możesz sprzedać. To też możesz, chociaż czekaj, bo co to jest? To jest ta czarna fasola. Jest pożywna i zdrowa, do tego świetnie się sprawdza w wielu przepisach. No może byśmy zostawili, może byśmy się zajęli ogrodnictwem w domu? Coś ty tu znalazła. Posąg, kolejny. No i dobrze. Jest to jakaś kubka jeszcze, żeby w razie czego? Chyba nie. Czy ty jesteś głodna? Bo widzę, że tutaj jest grill. Tak nawet jesteś. Grilluj owoce. O kurczę, ale one drogie. To nie. Albo dobra. O, pieczone ziemniaki, pieczone ziemniaki. O, bym sobie zjadła takie pieczone ziemniaczki. Tylko takie z ogniska. Dobra. Pomarzyli. Teraz możesz wydać 12 symelonów na ziemniaki. Kurczę, za 60 sprzedałam, a tak to pewnie były tańsze, ale dobra. Tak, obróć. Niami. No i dobra, wrócimy do domu. No to za te pieniądze myślę, że zrobimy sobie lepszą chatkę. Szkoda, że nie można tutaj gdzieś mieszkać w pobliżu. Że to jest tylko takie... na wakacje. No ale cóż, w takim razie nasza synka będzie wyjeżdża. Jest to jakiś helikopter? O! O! Helikopter! Ale fajny! O kurczę, nawet nie wiedziałam, że helikopter zrobili, ale... Czy... A jak się tu można dostać? To jest strasznie duża strefa, ale chyba taka tylko... Chyba ta jest tylko taka do odwiedzenia. No, jedz tego ziemniaka. Weź porcję, nie bój się. One takie pewnie jeszcze posypane serem. Yummy. A jak ci wyszło? Wyszło ci normalnie, no i spoko. No tak, jedzenie na dworze wśród komarów niby nie jest przyjemne, ale nie ma to jak zjeść taki dobry obiad na wakacjach na zewnątrz. Jeszcze tak w dżungli? Ja cię kręcę, to jest dopiero. Dobra, Emka, wiesz co, zjedz tego ziemniaka. Co ty masz w ogóle, co byś chciała? Grać na instrumencie? Maszynkę do lodów? Zapytaj o dżunglę. No dobra, to ci przyspieszymy. I po dżungli myślę, że wrócisz do kwatery. A co? Zobaczymy, co tam... Albo wiesz co, weź to sobie jeszcze. No właśnie. Do kieszeni te ziemniaki. Na później. Zachowuj się miło, jeżeli nasz zwierzak nie lubi kogoś, na kim nam zależy. No to jeżeli nasz zwierzak nie lubi kogoś, na kim nam zależy, no to znaczy, że ten ktoś może wcale nie jest taki... Właśnie, ktoś pisaliście w komentarzach do dżungli na obcasach. To też prawda, że nie sprawdziłam jeszcze... Zmień strój. Nie, nie, nie. O, bo tu wyjdą stroje. A to ma wyjść. Za plany. Chodźmy zobaczyć, co tutaj słychać. Jeżeli chodzi o ubranka. Może coś ciekawego się znajdzie, coś nowego. No właśnie, jakaś góra. Zobaczmy. Jaka fajna bluzeczka. Sweterek. Kwiatuszki. Bardzo fajne. O, ta taka typowa, wiecie, na wyprawę do dżungli. Pokaż, jakie kolory jeszcze tutaj mamy. Takie ciemne. O, mega.
To wiesz co, ja ci zaplanuję strój i ubierzemy cię w takim razie w coś takiego. Jakie fajne. To nie, bo to było. Ale czekaj, aha, to jest dżunglowe, dobra. A jakie są kolory? Jest ciemna, niebieska, zielona. Podoba mi się ta pomarańczowa. Ta jakaś liczna. Ale ta przebiła wszystko. No masz ten brzuch taki ładny, no to możemy ci takie ubrać. Dobra. No muszę przyznać, że fajne. Strasznie dużo tych rzeczy tutaj jest. Spodnie. Czy są jakieś nowe spodnie? Wiem, że mogę to posortować. Chyba nawet tak zrobię, bo chciałabym zobaczyć. Cóż za kiecka. Jakie kwieciste rzeczy tutaj. O, to jakie fajne. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. A ten pasek trochę nie pasuje. Taki z czerwonym akcentem. Myślę, że te spodenki ci damy. Ale fajne te getry w ogóle. To zaraz się ubierzemy. No i to te spodnie, co wszyscy noszą. Ale one niskie są, muszę przyznać, te spodnie. Bo patrzcie, w porównaniu do tych. A tutaj takie biodróweczki. Ale jakby ci wybrać inny krój? Nie, ja myślę, że do dżungli to chyba te się nadadzą najbardziej. Tak jakbyśmy szli następnym razem na wyprawę. O, jakie fajne. Z boczkami, dobra. I buty. Buty mam nadzieję, że też będą jakieś płaskie, takie dżunglowe. O. O, właśnie. Typowe takie fajne buciki. To jakie śmieszne. Te też są nawet fajne, ale te mi się bardziej podobają. Czarne, ciemnobrązowe, takie i zielone. Myślę, że weźmiemy standardowo takie. Chociaż te też są fajne. Te są w takich innych trochę odcieniach. Te siwe mega. Ale kurczę, ładne. Dobra, biorę te. Biorę te. A jeszcze chciałabym zobaczyć gotowe style. Czy jest tutaj coś nowego? Chyba nie. Czy nie, to jest nowe. Śrawe. To też jest chyba nowe. Debishi. Taka, aha, jakby było ciepło. O, i tu typowa, pani Indiana Jones. Ale chyba makijaż się zmyli. Nie, tego nie chcę. A jak to mogę usunąć? Aha, dobra. Dobra, usuń. No i myślę, że tak wyglądasz mega fajnie. Dobra, to sobie zachowamy. A może ten kapelusz też bym ci walnęła? Nakrycia głowy. Ja to w ogóle nie używam, ale to jest chyba taki ala dżunglowy. Tylko kiteczki twoje nie widać w takim razie. I taki do butów, żeby pasował, jakiś siwy. A to bardziej jak kask wygląda. Dajcie coś fajnego, o. To też jest taki dżunglowy. A tu włosy tak wyglądają, miała kurde ścięte. Szkoda, że nie widać tej kitki. Ale dobra, zrobimy jej takie nakrycie głowy. Z kokardką? Czekaj, moja droga. Bo ja bym chciała to jeszcze zrobić pakiety. Pakiety rozgrywki. Przygoda w dżungli. Aha, czyli to jest taki dżunglowy. No dobra, może być. Już ten jest bardziej dżunglowy. Ten jest bardziej dżunglowy. Taki trochę nie jest to pod buty, ale... Może ten? Nie, ten bierzemy. Dobra, wyglądasz dosyć śmiesznie, ale może być. Urlop się kończy, a my się ubieramy dopiero na wyjście do dżungli. No ładnie, w sam raz. A ty chyba nie wzięłaś... Co ty masz na sobie teraz? Skąd ten strój się tu wziął? Tu się przebierz. Coś pewnie kliknam. No i elegancko. Wyłącz tą muzykę, bo tak jakoś pogrywa dosyć dziwnie. Ziemnioki możesz postawić. Co ty tutaj masz? Siusiu, no to i zrób, siusiu. Towarzystwo, może byśmy jeszcze porozmawiali z kim. Pokaż, bo o, to jeszcze możesz zebrać. Pięknie.
Tutaj może jakbyśmy poszli sobie na ten targ jeszcze. Co ty tutaj pani masz? Maczeta, płynny napęd. Też by można było. Wanasiś! Manskill program! French! W sumie teraz mamy tyle pieniędzy, że i druga maczeta by mu się przydała. A może by skorzystać z tych pieniędzy i zostać na urlopie? Ja bym chociaż je wydała troszeczkę na ten... na ulepszenie domku, no bo jednak trzeba będzie w końcu wrócić do tego domu, podbudować trochę karierę. Zobaczyć w ogóle, jak tu dzieciaki, ciekawe, czy będą mogły coś robić. Z tego, co wiem, to dzieciaki to tutaj trochę utrudnienie. Znalazłaś kawałek wapienia. Wydobądź z kamieliny. No i co my tu mamy? Za 45, malutkie łapki. A, dobra, zbieraj to na razie, tylko tego nie zbieraj, bo tych to nie lubię. No i dobra, biegniesz. I tam sobie na targu porozmawiasz też z ludźmi od razu o tej kulturze. O, ta pani przyszła. I ja chciałam kupić tą lalkę. Tą lalkę i te pianki ze dwie. Dobra, kupiłaś to. Dziękujemy, dziękujemy. Pokaż mi tą lalkę, umieść w świecie. No dobra. Dobra, to też możesz kupić. Co możesz z tym robić? No to w domu sobie postawimy, dobra. Pani, a pani... O, salwadoryjskie powitanie. Tak dobrze przeczytam? Salwadoradyńskie. O! Snibara Watanee. Zapytaj o dżunglę. O tradycji. Miejscowe pozdrowienia. No dobra, trochę nam zaliczyło. Niedoperze plazmowe wyłaniają się z gestii nadwolnych. A to już kiedyś czytałam, dobra. Przemożna je przechytrzyć. Zapytaj o zawód. Może jesteś panią archeolog albo czymś. Dowcipu małpa? Pokaż zdjęcia regionu Salwadorada, o. Dowiedziałaś się, że pole jest bezrobotne. Aha, no dobra, no dobra. W sumie w dżungli tyle skarbów, że tutaj pracować nie trzeba. Spięta jest. Zobacz, jakie mam zdjęcia z dżungli. Takie fajne były. No, takie były ładne. W miejscowych atrakcjach możesz jeszcze porozmawiać. O, widzę, że ta pani dołączyła. Pogodna. I co to jest ten paseczek? Widzicie taki to ciemniejszy? Nie wiem, czy to było. Spróbuj porozmawiać, zobacz, co się stanie. Miejscowe pozdrowienia chciałam zobaczyć. Rozmawiaj o marzeniach, zapytaj, jak minął dzień. Opisz nowy pomysł, bo jesteś bardzo zainspirowana. Dobra. Dostałeś na strójnik, czy coś? Szczęśliwa, okej. Nam mało brakuje, wiesz? Jak nam tak mało brakuje, to moglibyśmy skoczyć tutaj... Tu gdzieś był, o jest. Ten stół. Potwierdź autentyczność. No to zobaczymy tą czaszkę. Chodź. Jeszcze mamy czas. Nie wiem do której, ale jeszcze mamy czas. Pieniądze znikają w tempie błyskawicznym, ale pokaż tą czaszkę. Dobra, ja to przyspieszę, no bo oczywiście zanim ona się do tego dobierze. Ale czwarty poziom nam wzrośnie, to zdobędziemy kolejny punkcik. Dobra, czwarty. Emilka nauczyła się wypatrywać miejsca istotne pod względem archeologicznym. Może teraz lokalizować kopczyki na terenie dżungli. No i dobrze, i właśnie musimy zlokalizować kopczyk. No to jak zlokalizujesz, nie jak zlokalizujesz, tylko nie rozmawiaj z nią, tylko potwierdzaj autentyczność, MK, dawaj. Dobra, pani widzę, że jest chyba zainspirowana po prostu naszą pracą. Kończy się urlop, 4 godziny, która jest w sumie 12 pewnie. No dobra. To dobrze, więc ja się was zapytam, moi drodzy, ja tych pieniążków wydawać całych nie będę. Zostawimy kilka tysięcy. I moje pytanie do was jest, czy wydać resztę, załóżmy połowę, wydać na spędzenie tutaj wakacji, czy na razie ulepszamy domek, a później... przyjedziemy sobie na wakacje już do lepszego jakiegoś miejsca, jak będziemy mieli stały dochód gotówki.
Bo to tak wiecie, jak wygrać w totka i rozwalić te pieniądze na nic, jednorazowo. udało się. Czekaj. Co to była za informacja? Po uważnej analizie Emilka ustaliła, że artefakt jest oryginalny. Dalsze badania pozwolą mi kontynuować szlifowanie wiedzy archeologicznej. Dobra, ale to nam widzę zaliczyło. Ale nie wiem, czy ona w końcu zlokalizowała jakiś kopczyk, czy nie. Bo to w sumie nie jest dżungla, więc może dlatego. Chyba, że gdzieś tutaj na jakichś krańcach. Krańcach, boczkach. Coś tutaj ciekawego się dzieje. Ale wątpię, bo to jest raczej taka część turystyczna. Więc tu nic takiego nie będzie. Co ty teraz tutaj mierzysz? I pokaż w ogóle tą czaszkę. Co my tu znaleźliśmy? Jakość kiepska. Czaszka z kwarcu. Fajnie by było jednak gablotkę kupić do domu i te wszystkie artefakty, te tańsze na razie, odkładać, bo to jednak jakaś tam pamiątka. Dobra, jesteś skupiona, więc ci będzie szybciej leciało. Teraz zobaczmy, co mamy następne. 7. poziom wiedzy. Przygotuj 3 tereny wykopalisk. Znajdź kopczyk na terenie Selevadorady. Okej, schowaj. Teraz jakąś maskę kolejną. Jeszcze raz. Po uważnej, tak, dobrze. Kliknij go i wybierz przygotuj teren wykopalisk. Ta interakcja jest dostępna po osiągnięciu 6. poziomu. Aha. I znajdź 5 artefaktów wspaniałej jakości i potwierdź ich autentyczność. No chyba jeden już mieliśmy, ale nie wiem, czy on był wspaniały, ale możliwe. Ty chyba nie zdążysz tego zrobić, bo zaraz nam się kończy dzień. Poczekaj. Podnieś. No właśnie, bo... Dobra, bo zaraz nam się kończy i nas przeniesie pewnie do domu. Czy nie? Jeszcze nie? O, okej. Okay. Ale to pewnie za pół godziny? 10-15 minut, tak mi się wydaje. Więc ewentualnie jeszcze możesz... Zamów jedzenie. Pierwsze jedliśmy, no to teraz chyba czas na to drugie. Ale raczej nie zdążysz. No właśnie. Więc anuluj i zakończ urlop. Dobra. Więc wracamy na razie do domu, więc wasze decyzje pozostawię to, czy wydajemy połowę naszej wygranej kasy, a w sumie nie wygranej, a raczej znalezionej, na wakacje, czy ulepszamy dom i rozwijamy karierę. A ja w dzisiejszym odcinku zajmę się jeszcze ulepszaniem jej kariery. Kup rybę, bo my nie mamy ryby. Złota rybka. Tetra. Kup rybę, złota rybka. Nie. Czekaj, bo coś poszłeś z... Aha. Kup rybę. Tetra. Złota. Ile tego mogę? No i dobra. Oglądaj rybki. Nie śpi. Nie śpi, tylko oglądaj rybki. Musisz się przebrać, bo już teraz nie możesz tak chodzić tutaj po domu. Jesteś zmęczona, co? Wiesz co, teraz moja droga, zobaczmy, co my tu mamy do kupienia ciekawego. Przede wszystkim to łóżko jest bardzo tanie. A czemu ja go tu nie mogę postawić? Aha, bo ktoś tutaj poużywał sobie tak niefajnie. O, dobra, modów jakiś czy coś, nie wiem. Kupimy ci dobre łóżko, no bo wiecie, to jest jednak podstawa. Dżunglowa energia 6, złagodzenie stresu 4... Nie, wolę to w ten sposób posortować, łóżkami, o. No właśnie, i tutaj mamy tylko krzaczek, no to krzaczek nie, to pojedyncze i podwójne. To mi się w sumie podoba. Może w taki kolor pójdziemy, bo żeby wtedy zmieniła ściany? Ściany. Nie wiem, czy to by bardziej pasowało, chyba to by bardziej pasowało niż taka zgnita zieleń i jest tak bardziej jakoś jasno. Tu bym zmieniła to na jakieś... O, pięknie. Takie delikatne remonty. Dobra. To tutaj na razie mamy tu kolejne rybki, które trzeba wrzucić. Co bym jeszcze zmieniła? Przede wszystkim to może prysznic. Takie kolorowe to wszystko, muszę przyznać. No to nam raczej nie być. Dobra, wezmę chyba ten pierwszy. Jakieś tak. No tak dziwnie to wygląda. Zwłaszcza, że ta reszta... Chociaż zaraz zobaczę. Ja bym zrobiła ten i wzięła na przykład... A ten jest taki nawet w miarę. Zrób tak. I tutaj jakbyśmy dobrali... Tutaj muszą być gdzieś, kurczę, te kafelki. To nie są te?
Chyba to będą... O, to te. To wygląda, jakby się wtapiał trochę, chociaż... O, jakby zrobić to... Która to była? Ta. O. Wygląda, jakby się trochę wtapiało. No i dobra. Dobrze jest. Pokaż podłogi. Kafelki. To są chyba kafelki. Myślę, że tą. Też by było spoko. Dywanik. O, ten trochę duży. Ten jeszcze większy. O! Mega. Tak, gazety. I łapcie. No dobra, w takim razie trzeba wybrać jakiś taki zwykły dywanik. O. No i spoko. Fajnie to wygląda. Myślę, że jest ok. I jeszcze trochę kasy mamy. Może kibelek byśmy nowy kupili. Bo kibelek też... Co to? Aha, to są te budki, dobra. Za 200 kibelek, to był chyba ten, tak, 250. Chyba wezmę ten. I tak go postawię gdzieś tu. A co? Żółte, złote, niebieskie. Do wyboru do koloru. Tak żółto w tej łazience, ale dobra, nie będzie ten zielony tak jak był. Tutaj. Raczej te klamki, żeby pasowały. Taki czy taki? Dobra, nie będzie taki. No i dobra. Zlew. Zlew w sumie też można kupić lepszy. I żeby pasował pod to, o. Albo ten. Kibelek. Ten by może bardziej pasował. A może zrobimy tak i... Tak? Nie, tego nie zmieniam. Dobra, nie znam się. Niech będzie. Tak trochę dziwnie. I dobra, także mamy jeszcze 3000. No dobra, to myślę, że te pieniążki już zostawię. Ewentualnie chciałam coś jeszcze na ścianę tu powiesić, bo tak jakoś pusto. A wy mi dajcie znać, czy wydajemy resztę tych pieniążków na wakacje, czy na domek. O, mega obraz, tylko jakiś inny... A, nie ma w innych kolorach, bo to od razu inny wzór jest. Ale bardzo fajne te wzory są, chociaż w sumie taki... O. Już się chyba zlewa za bardzo. Ja to bym najlepiej zrobiła coś takiego i jakiś taki mały jeszcze tu gdzieś. Ja lubię takie, o, tak ozdobione. W ogóle co to jest? To jakieś ptaszki, tu motylki. No dobra, tu w końcu kobieta tu mieszka, no to wiadomo, że będzie miała tak trochę kobieco. Dobra, moja droga, bo my tu spędziłyśmy czasu a czasu. Która jest godzina? 17. Ty jesteś głodna, więc wiesz co? A, zostawiłam ziemniaki. Mogłam lodówkę też lepszą kupić. No właśnie, lodówka potrzebna, gotuj. Co my tu możemy zrobić? Tego się chyba nauczyłaś, czy nie? Makaron z serem, chipsy z salsą, upiorne ciastka, jajka na toście. No trochę tego jest, muszę przyznać. Kanapka z bekonem, a co? Weź dla całej rodziny najlepiej i schowasz do lodówki. Nie będziesz musiała codziennie gotować. Dobra, jak już się napatrzyłaś na nasze rybki, to teraz my się popatrzymy. Piękne. I już się zrelaksowałam. Ojej, co ci... Aha, bo ty jesteś zmęczona. Też by się przydało coś powiesić, nie? Jakieś obrazy. To wszystko z czasem. Na razie te pieniążki zostawimy. No krój tą sałatę i te pomidorki. I się pocięła. Kanapkę z bekonem robisz, a kurczę tyle, ale moja kanapka z bekonem też tak wygląda. Sałata, pomidor. To tak nie tak, że chleb i bekon. Tu masz ładne otoczenie. No to dobrze, że ci się podoba. No i te krzesła trzeba zmienić, przede wszystkim ten stół, komputer. Ona ma taki średniowieczny ten komputer. A powiedz mi z twoją pracą. Idziesz jutro na 9 rano. Musisz dokończyć raporty, dobra. Więc sieć, wypełniaj raporty. Te 50% i wtedy pójdziesz spać. I to będzie spoko. No jedz. Wiem, że ci pewnie smakuje, bo jest jakość kiepska.
Higiena. A, dzisiaj idziesz na brudaska spać. Oj, nie smakowało ci. No nie dziwię się. A chyba jednak nie dokończysz tych raportów, czy dokończysz? Przyspieszmy, zobaczymy jak ci to pójdzie. To musimy odłożyć do lodówki, chociaż jakość jest kiepska, więc nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. I śpi. Czekaj, przyjmij to na własność. Nie wiem, co to w ogóle daje, ale okej. No i Emka poszła spać, moi drodzy. A my się w tym momencie pożegnamy, bo odcinek masz po godzinie. Nie wiem, kiedy to zleciało. Mam nadzieję, że nie było zbyt dużo meblowania. Witaj, chcę ci tylko powitać w naszej słoneczności. Społeczności. I o, jaką masz liczną szyję. Wampir zły. No cóż, zobaczymy. Może Emka będzie archeolożką wampirką. Czemu nie? Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie znać, co z pieniędzmi. A my widzimy się w następnym. Bye!